Dzień dobry, z tej strony Kurcuck, jest ze mną Kurcuck i jest ze mną Paweł. A No niespodzianka. cześć. Jestem z dwoma kurcackami. Chyba najlepiej, nie? No, ujdzie 2 na Ja bym 10. się cieszył. I psy mi idą. Mają tylko jeden niebieski klejnot. Może bym jakieś zimowe przeszły czy coś. Panie, No. pokoś na zimowego pieska. Biorąc pod uwagę, że jesteś kurczakiem i psy idą, to raczej tak średnio dla ciebie. Powinieneś dostawać podwójne obrażenia od psów. Cicho, bo mi jeszcze to zrobią i... No co? Ja i tak już mam obniżone obrażenia, więc... No dla ciebie Podaj. Musi być postać, która jest wyzwaniem, a nie która jest super ułatwieniem. Tak. Jesteś prostym w tym, nie zapominaj o No tym. spoko, oberwałem 77 razy i... Traciłem tylko 5 HP przez tą walkę. No widzisz. Także spoko. Dobra. To tak, kolejny odcinku, zaraz będzie 50 dzień, za 7 dni koniec wiosny. Dostałem nowe wyzwanie od Dirtiska, wyzwanie demoniczny kurczak, przeżyj 7 dni w zbroi z cienia. Na którą ja nie mam materiałów, ani nie mam jak je zrobić na razie, więc jak będzie lata, dopiero będę mógł... Ała, nie bij. Dopiero będę mógł sobie zrobić... Królicze, te, jak to się nazywa, Paweł? Co, królicze? No, króliczą czapkę, tą taką śmieszną. No wiesz, o co chodzi. A, w sensie nauszniki? Nie. To, co się kraftuje magię przy tym. A, prestidigitator. No. Prestidigitator. Prostytuta. Króliczą czapkę, ja pierdzielę. No bo wiesz, no... no chodziło mi Jakbyś o taką... powiedział czapkę magika czy coś, to prędzej, ale królicza? W życiu bym na to nie wpadł. Magik nie żyje. No, to twoja wina. Nie. Tak. Króliczą czapkę. Królicza czapka to dla mnie ta zrobiona z uszów króliczy. No dobra, no ale wiesz, o co mi chodziło już. Teraz tak, ale... Ja pierdzielę. Dobra, w międzyczasie bym może... Ile mam lodu? Dobra, wystarczająco. Może bym zrobił sobie już na lato... To do obrony przed ogniem, strażaczka. Może jakieś dzisiaj mam dziwne słowa na to wszystko, co się ten... Co się kraftuje. O, obrona na ogień. Czapka z królików. Uhoho, to na pewno. Dobra. Let me build this stuff. Chociaż ja to już chyba zbudowałem. A ja to już zbudowałem. Głupi. Dobra, możliwe. To ja tylko zmarnowałem materiały w takim razie obecnie. To tak, to sobie odłożę. To sobie odłożę, nie mam złota. Za dobrze. A, deszcz padł, to sobie założę. O właśnie, dzięki Paweł, bo raincoata dzięki tobie odkryłem. Nie wiedziałem, że to takie fajne stworzenie. A ja nawet nie wiedziałem, że to ten 100% wydaje. No. Ja myślałem, że to daje jakąś nieprzemakalność, że na przykład w połączeniu z tą football helmet, no nie? Że to da 100% wtedy, a to samo od siebie daje 100% i ja takie, da fuk? No w sumie miałem podobnie bardzo. Nie miałem pojęcia, że to tak daje, sobie możesz nosić jakąś też czapkę i nie ma problemu. Gdzie ja mam odłożyć te dody? No nie chcę, tutaj nie mam miejsca, dobra, odłożę i tu. Odłożyć dody. I co ja mogę robić? Mogę szukać gęsiołosia nadal, ale on chyba mnie olał ogólnie. Już nie zawsze bossy przychodzą za pierwszym razem. To nie wiem co robić, mógłbym zejść do ruin. Ale też jeszcze mam szansę na to, że będzie on. Paweł, pomóż. Nie wiem. Nie wiem. What should I say? What should I do? Du. Jedzenie mi się psuje, bo mam go za dużo. Też przykro. A, jeszcze Jakub Pika dał mi wyzwanie, ale jest tak niesprecyzowane, że go na razie nie przyjąłem, więc jeśli Jakubie oglądasz, to ogarnij tam to, jak to ma być. Ja wtedy zobaczę, czy to uznać jako wyzwanie w ogóle. Bo tak już naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić z tym Chesterem, także odpuszczę sobie na razie to wyzwanie. Dobra. Czym coś zbudował? Nie wiem. Nie ma co robić w tym Dawnstarbie, jak już tego tyle razy przeszło, szczególnie Reign of Giants. Tam w Together jeszcze jest tyle rzeczy, że można sobie to coś pokombinować, a tu... No, no nie wiem. Dobra, pomyślmy, gdzie mnie jeszcze nie było, że może być on. Tam byłem ostatnio i psy mnie goniły już. Tu byłem, tam byłem, tu.
Ja też byłem i tu byłem. Dobra. Nie zwiedziłem chyba do końca tego biomu, ale tam się raczej nie zmieści, więc jedyna opcja to jest bagno. Więc go zwiedzanie bagna. Na razie jagód nie zbieram, mam ich od cholery. Nie wiem. A co do Reign of Giants, to dla mnie jest bardzo niesprawiedliwa walka z Muchosmokiem. Jest wręcz niewykonalna z jakimiś taktykami dziwnymi. Jeśli się nie ma tych taktyk, to o to chodzi, nie? Bo tak jakbyś chciał go po prostu kajtować, to jest niemożliwe. Zbroj... Nie da się pokajtować. Ile byś nie narobił zbroi, to prawdopodobnie nie wystarczy. Bo fire damage tak robi swoje. Więc trzeba kombinować. On jest tutaj wykonalny bez takich dziwnych jakichś struktur dodatkowych, czy czegoś, czego on nie spali, tak? Albo jakieś strzałki, albo ten proch, którego ja bardzo nie lubię. No właśnie, ja też nie lubię prochu. Chyba go po prostu zablokuję i będę kajtował na tyle, ile to jest możliwe. Albo narobić pierdeliard strzałek, no i no, to już nie mam na to możliwości nawet. Albo zima się skończyła. Ju. Glow darty się robi z białych. No, z białych. No, czyli nie ma szans. Gdybym o tym wcześniej pomyślał, bo jestem przyzwyczajony do tego mucha smoka z Together, nie? Tak trochę kappa. O, wiesz co wczoraj z Izą robiliśmy? Graliśmy w tą serwę przez chwilę. No. I polegało to na tym, że stworzyłem świat, na którym dodałem wszystko, co się dało. Rośliny, jedzenie, zwierzęta, przeciwnicy. I to po prostu tam się spełniłeś? I wszędzie była walka, wszędzie się coś biło. I jakimś cudem udało mi się dać i się też godmoda, żeby to przeżyć. Bo i za bardzo chciała spalić dużo świata. Nie pytajcie dlaczego. Ale fajna zabawa, przysięgam. Fajnie się bawiło, tak. Plus jeszcze tam naspełniłem bossów. Zobaczyłem, jakie jego rozmiaru jest Enrage Klaus. Bo on, jeśli nie ma tych swoich jelonków przy sobie, to się wkurza. I robi się taki duży jak większość gigantów, więc... Fajnie wygląda, fajnie. Tam zespełniłem w jednym miejscu po 80 domków królików na przykład. Jak one się budziły, to wychodziła taka chmara ogromna. To też bardzo fajnie wyglądało i tak po prostu się wysypywały z domku i blokowały cię, nie dało się ruszyć. Na całe szczęście godmod działał. I zabijały się tam non-stop jakieś muchosmoki czy bergere. Też u Marka zobaczyłem taki sposób na bergera, że on tam zjada ten... Monster Meat, pamiętasz to, Paweł? No. No i właśnie tam zespełniłem Monster Meat'a i Berger sobie to jadł, tak patrzyliśmy jak on umiera jedząc po prostu Monster Meat'y, bo zabiera mu to zdrowie. Także... Naprawdę, mieliśmy co robić. Świetna zabawa. Polecam. No, no jak czasem już nie ma coś do roboty, no to... Tak jak w GTA, przecież w GTA też się tak robiło, że się po prostu... Cheaty i koło, coś inne. Chodziłeś na jakieś wysokie miejsce, strzelałeś do każdego, kto się tylko ruszał i policja, coraz tam wojsko już przyjeżdżało, trzeba było do nich strzelać. Do tych samochodów opancerzonych, do helikopterów, co tam czołgi później przyjeżdżały, to się wtedy czołg kradło najczęściej. I jak ten czołg się kradło, to się jeszcze tym czołgiem jeździło i rozpieprzało wszystko. A i czołgiem się dało przyspieszać ten, jak się do tyłu lufę dało, to się przeciwnie w kierunku jazdy i się strzelało, to się szybciej jechało czołgiem. To lol. Nie wiem, czy to była prawda, tak szczerze. Czy to było takie dziecięce gadanie, jak to moje, że w Need for Speed Carbon są dinozaury. Ale, no, takie mity po prostu. O, ja tu mam to pole z mackami jeszcze. 50 tydzień chypy w ogóle. O, dużo grzybków zielonych. Ale mi psychika praktycznie w ogóle nie spada na tej postaci. Dobra, ale co ja będę musiał zebrać? Mam klejnot fioletowy, mam logi jakieś chyba. Te monsterowe. Jak chcesz coś jakiegoś drzewca jeszcze przyzwie, bo już tam zabiłem jednego na pewno, to może wystarczy. I gęsie łosie brak, jak widać. Nie wiem, panie, możesz mi doradzić, gdzie może być gęsie łoś na tej zasranej mapie? No jeżeli do ciebie przyszedł, to go po prostu nie ma i tyle. Znaczy mam jeszcze... czas na to. 6 dni albo 5. I może przyjdzie, bo bossy raczej tak w ostatniej fazie tego tej pory roku przychodzą, nie? No. Ale no kurde z tym jajkiem, nie wiem. No szczerze nie, no gęsiołaś zazwyczaj na początku przychodził i... No właśnie też mi się tak wydaje.
Bo jak kojarzę tą moją serię, która była pierwsza z Reino Giants, to był sezon 3,5. Wilsonem wtedy grałem i testowałem to. To tam dopiero co mi się wiosna zaczęła, słyszałem te trąbki takie. Pamiętam nawet jak pod moją tą śmieszną bazą zacząłem z nim walczyć. Było wszystko takie nieokrzesane, ale no, udało się wtedy. Wtedy mnie tylko mucha smok spalił. Bo pierwsze podejście moje w ogóle do Reign of Giants udało się przejść jakoś. Coś jeszcze miałem mówić. A, właśnie, nie wiem, czy ktoś tam z komentarzy będzie, albo z oglądających, kto był wczoraj na streamku. Nie, przedwczoraj, co ja gadam. Nimi się mylą. Tam możecie napisać, jak się podobało, czy chcecie więcej, czy Paweł był fajny. Ja dla mnie tak. Pewnie nie byłem fajny. Nie przesadzę. Nie, bo po co z Pawłem grać? Pewnie. Jak Paweł, to po nikt nie lubi. Ja lubię. Jasne. No to tak. Nie kłamuj mnie. Kto lubi Pawła łapka w górę, kto nie lubi łapka w dół. Czy coś, nie wiem. Może być tak? Nigdy nie miałeś aż tylu łapek w dół. A nie, czemu? Na przykład pod... Nie wiem, jak to się nazywa, Jezu. Pod filmem z postaci w Isaacu. To oczywiście jak masz własną opinię, to ludzie się z nią nie zgadzają, to dadzą ci łapkę w dół. Zamiast napisać swoją. Znaczy, niektórzy też piszą, ale piszą to... Kurwo, jak mogłeś napisać i powiedzieć, że Judas jest na przykład słabą postacią, Judas na pierwszym miejscu, Isaac w ogóle na pierwszym, ty jesteś pojebany jakiś. To są kurde normalnie ten... 100% autentykaty. Komentary. Komentarze. Bardzo lubię takie. Pierlisto też do Donserwa była bardzo fajna. Słyszałem królika. Nie wiem gdzie jest. A i znowu sobie nie wziąłem siatki na świetliki, ale mam ich jeszcze sporo. Nie wiem, no ja od siatek kilku... czy świetlików? To co? Siatek czy świetlików? Nie wziąłem sobie siatek, ale świetlików mam sporo. Mhm. Nie, ja to przez ostatnie kilka odcinków po prostu biegam za tym gęsiołosiem, bo chciałem go zrobić przed wykluciem się z jaja tych młodych. Ale w sumie też nie wiem, jakby on przyszedł i bym nie widział jaja nigdzie na mapie, czy mógłbym to zweryfikować jako... No, nie ma jajka, zabiłem gęsiołosia, wygrałem. Mógłbym tak powiedzieć. Bo w sumie to nie wiem, czy nie ma jajka, bo nie sprawdziłem. Mógłbym siedzieć w bazie i czekać, aż on przyjdzie, zabić go i powiedzieć: no, w sumie nie ma jajka. Wygrałem. No to też trochę słabo, że jak nie przyjdzie, to ja nie będę mógł praktycznie zrobić wyzwania, bo ja chcę do jesieni dożyć. I po jesieni skończyć serię. Tam, o ile się oczywiście Berchert pojawi, jeśli się nie pojawi, no to wyzwanie lost, kurde. I to nie jedno, bo jeszcze mam jedno, żeby pobić go pałką do biegania. Mam zabić wszystkie bossy, zabić gęsiołosia... tym... Może czym? Zabić gęsiołosia ogniem, a borsuka niedźwiedzia pałką do biegania. To fajne wyzwanie. O, krecika opuścił. Daj krecika. Zrobię sobie zo. Kreta jednego. Właśnie, trzeba będzie też nagrać jakiś film z tego zo. No. Tak, żeby wam pokazać mniej więcej, co tu już mamy zrobione, bo przyszła wiosna. Nie muszę się przejmować zasranym śniegiem na podłożu, żeby nic nie widzieć, co buduję. Trzeba znaleźć drugiego kalefanta jeszcze. Trochę zostało do roboty. Dużo nawet. Bardzo dużo. To trzeba wysadzić, ja pamiętam. To będziemy wysadzać w lato. Paweł, jakieś pomysły? Co może robić kurczak kurczakiem z Don't Starve Reign of Giants? A jaka pora roku? Koniec wiosny. W sumie... Nie no, uchodzając kurczakiem... Nie ma żadnych challenge'y? Mam challenge, ale posłuchaj, mam przeżyć wiosnę bez parasolki, co robię? Pokonaj sezonowe bossy, muszę czekać na nie. Zabij gęsiołosia ogniem, zanim złożę jajo. Wyzwanie na lato, wysadź szkołę. Czyli dom świni na tym takim, wiesz, tam gdzie jest item do teleportacji na inny świat. No. Otóż w tym challenge chodzi o to, żeby jakiegokolwiek gigata, najlepiej po prostu koniedzia, zabić laską do biegania. O, w ciągu 5 pokłębowisk odnajdź któryś kryształ lub brodę. Zejdź do ruin i zbierz 5 sztuk tulecytum. I tutaj w lato mam. I tą zbroję cienia, co też muszę do lata poczekać. Zostało mi tulecyt i kłębowiska.
No to latem. Go. No chyba lecę, tak no. Zrobię. Chociaż to tutaj tak nie działa też do końca. No w sumie. Dobra, muszę to przepalić, bo inaczej mi się spije. Trochę za dużo tego. Tak strasznie dużo ludzi mi dało wyzwania takie, wiesz, na które muszę bardzo długo czekać. Albo które są mocno związane z inną porą roku i przez tą wiosnę praktycznie nic nie mam do roboty. Mógłbym sobie niby coś tu rozbudować, ale no jak gram solo, to niczego mi nie brakuje. No i tak, nie wiem co mam robić. Trzeba czekać na Hamleta. No, niestety. Pierwszy, drugi kwartał, pamiętam. Tak, tak. Ale którego roku? Dobra, dawaj. 2050. No jedzenie mam od groma. Pewnie mi wiosny trochę braknie, znaczy w lato, ale... Przeżyję to jako tako. Dobra, mam nadzieję, że mi się zresetowały te dni na kłębowiska, bo zapomniałem sprawdzić. Ale z racji, że już gram powiedzmy ile? 15 minut. Dobra, to na pewno 2 dni minęły od ostatniego odcinka. Mógłbym znaleźć koalefanta, ale co mi to... Nie mam suszarek, bo nie potrzebuję suszonego mięsa. Psychika jest na wysokim poziomie. No cóż, zostały mi te ruiny. Ale nie chcę też schodzić do nich jak jest wiosna. Bo jest cały czas opcja, że pojawi się gęsiołaś. No, także tego bym nie zrobił. Nie wiem. Lato pójdę do tych ruin. Dobra, tu jest kłębowisko. Trawa. Drugie kłębowisko. Znowu zbugowany bazar w tym samym miejscu. O, i zacinka. Dobra, kłębowisko numer 3. I jest patyk, trawa. Na pewno uda mi się znaleźć przez tę rozgrywkę to. Dobra. Tup. To było czwarte. I nie będzie brody ani... No, kwiatki dostałem. No, fajs. Dobra, także koniec na dzisiaj z tego wyzwania. Teraz mogę zejść tylko do ruin, albo jakimś cudem wyciągnąć króliki i je złapać. Ja mogłem to zrobić wcześniej. Miałem pułapki na króliki, tylko je jadłem. Jestem do dupy z planowania. Może bym coś zabił? To są psy na przykład. Ale nie są niebieskie. Gdyby były niebieskie psy, to bardzo chętnie bym zabił. Bo jeśli tam jako pika ogarnię to wyzwanie, no to będę potrzebował niebieskich klejnotów, z tego co rozumiem. Dobra, Bifalo Wool liczy się jako broda, nie? Nie. Leć sobie. Mam pomysł, wskoczę w dziurę. Hello wormhole, my old friend. I've come to jump in you again. Because I nie wiem co robić dziś. I pojawiłem się po drugiej stronie mapy. Takim nieźle. Ten grzyb tu jeszcze jest, czemu on się nie zepsuł? Mógłbym zniszczyć tam te mechaniczne. To w sumie mogę zrobić. Ale to rano. To rano tam pójdę. No, drzwi Maxwella. Kurde, no ja nie wiem, no... Tak się już dobrze gra w to, że... Już się nie da nic zrobić takiego tak naprawdę. O, są pułapki. 4. Także na lajcie mogę sobie zrobić prestihatitator, jak tylko będzie lato. Ale zanim to lato przyjdzie, to mój Boziu. Jeszcze 4 dni. Ma wabiąca roślina. Zostawię ją sobie tu na razie. Witaj bazo, witaj. Ostroj patyków zjedz sobie. Masz trochę trawy, zjedz sobie. Farma kretów nadal działa. Podnieś to. Boże, jak mnie denerwuje to, że jak w Don't Starve tutaj trzymasz coś w łapie, to nie możesz podnieść jakiejś innej rzeczy po prostu. Smacznych motyli, pewnie wyjdzie z tego kupa, ale tak mi nie są potrzebne teraz. Dziękuję za mokrą kupę. Dobra. Mogę nakarmić nim Chestera. Pocznego buddy. Może jeszcze kreta.
Nie przydałby mi się jajka, bo bym sobie zrobił z tego bacon and eggs. O, one nie śpią tutaj, jak miło. No jedz, jedz, jedz. Dobra, mam 5 jajek. Ale nie mam tego mięsa małego za dużo. Chyba tak to się robiło. Zaraz się okaże. Jakieś leczenie, bo tam nie wiadomo, czy nie będę musiał dużo walczyć z nimi. Tam jest dwóch ruków. O, drzewko wyrosło. Ze 3 knighty i 2 bishopy. Tak myślę. Może jakoś te bishopy, znaczy te ruki na siebie ponajeżdżam, będzie śmiesznie przynajmniej. Jakkolwiek. Masz jedzonko. Może jeszcze jakieś nuggetsy do pewności. Chciałbym się kryta upolować jakiegoś. Nie potrzebuję tych jagód. Po co ja to zbieram, jak nic tu nie potrzebuję, no. Za łatwe to jest. Taki nawyk. Chyba. Progracz. To. Wiadomo, marda. Tak jak najlepszy na osiedlu chyba, z tego Don Sargo. Tam chłopaki z bloku obok, to nic takiego tam. Wiesz, streamują mi na tym samym streamie, czy razem nowy świat zaczynają. Takich to nie lubię. Dobra. 4 dni. On już powinien przyjść. Teraz mi się pewnie zrobi tak, że pójdę tam z nimi walczyć i on się pojawi i będzie haha, zabawa! A w sumie trochę nawet na to liczę. Także dobra, czy jesteście gotowi na wpierdol? Oczywiście, że nie. Dzięki. Ja zawsze można liczyć, Paweł. Spoko, staram się. Gęsio, gęsio, łosiu! Jak się nawołuje gęsio łosia? Łosieńku! Gęsio, łosieńku? Łosiu, gęsiątko? Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Paweł? Tak? Kiedy Don Starflor? Prawdopodobnie jutro, jak Wiktor nagra. We. Album. No co? Trzeba budzić zadawać takie pytania. Ktoś tu się trzęsie. Prawdopodobnie ziemia. No tak, ale czemu? To już się nie trzęsie. Bo może. Halo? Gdzie to się trzęsie? To pewnie róg. A ja się głupio łudzę, że to będzie gęsiołość. Dobra. Kaj, wy jesteście. Tak, tutaj oni nie żyją praktycznie wszyscy. To jakieś porozwalane części życia. Halo, czy jest tu róg? Miałem z nich zrobić mi farmę drzewa, ale... Widzę, że chyba wszystko umarło, co miało. Dobra, Night też nie żyje już. Aha, dostałem w ryj, bo on akurat zaatakował pszczołę. To tak, tutaj zginęło coś jednego. Tutaj zginęło z 7 takich. Ja nawet walczyć tu nie muszę, bo sami się zabijają. Ale pomóż. Jest niepotrzebne temu światowi. Naprawdę jestem niepotrzebny. No to złota też nie mam jakoś dużo. Ja, no to ja się na walkę przygotowałem. Tu noszę rzeczy, wszystko biorę, jakieś uzdrowienia, zbroje. Ja przychodzę, oni mają mi w dupie, a siema. Łódka. Mogę ci to dać? Nie, on tego nie chce. Go away, Squack. Niby mam to, mógłbym zbudować tą łódź na Shipwrecka. Mimo, że nie jest kompatybilne ze Shipwreckiem, także nie wiem, o co to chodzi. No ale cóż, o, siema. Pusto. Co masz w plecaku? Jest też pusto. Fajnie. A coś trzęsło ziemię, coś tu musi żyć jeszcze. Halo? Kumplu, który trzęsł ziemią. Halo, co tu żyje? No bo coś trzęsło. Ja nie wiem, ten świat mnie nie lubi. On mnie nie potrzebuje naprawdę, Paweł miał rację. Ja zawsze mam rację. Po co? No właśnie wiem. No, było widać na ekranie, że się ekran trzęsie. I nie ma ani ruka, ani gęsiołosia. I co tu się trzęsło? Szejtan się trząsł. Chociaż jego ugryzł, czy coś pobił trochę.
Co ty taki agresywny dzisiaj? No bo ja chcę bossy zabijać, a ich nie ma. Zaraz jak kliknę komenda spawn, będę miał bossa i go kill him. No widzisz, masz pomysł już co robić. Nie, bo tak nie wolno. Mówię ci, wolno. Paweł, ty jesteś chyba szatanem, którego trzeba pobić. Jak to możliwe? Istnieje taka możliwość. Niewykluczona. Mogę zrobić na przykład głupią rzecz i otworzyć pułapkę w porze roku, która chyba nie jest nieadekwatna, chociaż sam nie wiem, bo znowu tego nie sprawdziłem. A jaka pułapka? Mam termometr tak ponad połowę, lodówkę i skrzynię. No to chyba zależy od termometru, co jest na nim pokazane, no nie? Dobra, to sprawdzę. Chyba wiosna będzie w takim wypadku. Wiesz jak sprawdzę? YOLO. Jednak zima. A, zima. Ej, to zrypałem, nie będę miał lata. Och, belle. YOLO. Słyszałem głos tego, Dirklopsa w ogóle. To się zapowiada. Deszcz przestał padać. Ale już go nie słychać, to było tylko przez chwilę. Ej, no oszukali mnie, mogłem jednak sprawdzić. Ale mogę teraz otworzyć króliki. A nie, są dalej zamknięte. Ale przyszły pingwiny. Także nie wiem co się dzieje. Nie mam pojęcia. Miało być lato, jest zima. Tak to się zaczyna. I znowu będę musiał przez... Nie. Znowu będę musiał żyć przez całą wiosnę. Może gęsiołaś przyjdzie. Może. Trzeba widzieć takie te plusy i minusy. No. Plusy zawsze może stać się coś dobrego. Na przykład brak dźwięku, bo zima wytłumia wszystkie. Dobra, przynajmniej jedzenie mi się będzie wolnie psuć. Kolejny plus. Dobra, a ty umrzyj. Dzięki za mięso. Robię sobie kolejny bacon and eggs. Się pal bardziej, nie tak jakoś. Kolejny mam dodatkowy stack drewna. Jak to się wzięło? To nie brałem. Dobra, ale mam 15 zębatek, bo że jakbym grał WX-em to już by było win-win, ale gra mi dam troszkę. Ej, zaraz, czy ja tutaj mam złoto? Tylko tutaj, dobra. Tego nie mam nigdzie. Może to tu. Czapkę na zimę mam, jeszcze sobie ją naprawię. Dobra, czyli... Przeżyłem wiosnę bez parasolki. Udało się zrobić wyzwanie. Ej. Chyba, że to nie jest jeszcze wiosna. Zostało 13 dni do końca zimy i zegarek się popsuł. I jedzenie mi się psuło. Dobra, zrobię z tego jak najszybciej się da coś. Pyk, pyk. Pyk. Puck. 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 Ja chyba nigdy lata nie uświadczę na tym świecie. Fajnie było, przedłużamy serię. Tak niechcący. No to chyba się każdy ucieszy. Cieszysz się, Paweł, nie? Znaczy ja też się cieszę, że będziemy mogli dłużej porobić wyzwania i nic nie robić, bo kolejna zima i będzie trwała 13 dni. Ale zabawa. Co ja otworzyłem tą pułapkę? Tak bardzo nic się nie działo, że musiałem coś odwalić. Dobra, ale chyba ten odcinek już zakończę. Nie wiem, co się odwala teraz z termometrem, jak to będzie działało, jak to jest z tym zegarem w ogóle. Ale no, będziemy się dobrze bawić. Będzie dobrze. No, tak. Był ze mną Paweł, dzięki za wsparcie w mądrych decyzjach życiowych. Drogi przyjacielu. Ja najlepsze. No. Zapraszam też do niego, jakbyście chcieli usłyszeć takie porady życiowe jeszcze. Nie polecam, jeżeli wam życie miłe. Ja też nie. No to do usłyszenia w następnych. Pa, pa.